Dobrze, że można już spacerować i wychodzi na zewnątrz, bo jest po prostu pięknie, powietrze wspaniale pachnie wiosną. No i te widoki po prostu siadają tutaj na sercu. Cudownie jest. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Yay! Jak wiecie, można się poruszać, można jeździć do lasów, można spacerować, także dzisiaj mamy zamiar z tego skorzystać i troszeczkę odpocząć, troszeczkę nacieszyć się tym, że zawitała tutaj wiosna. Także ruszamy. Ale odpalił, proszę Państwa, ten silnik to jest jak nowy. Po drodze przyjechaliśmy do wulkanizatora, żeby naprawić gumę, bo jak wiecie, jak jechaliśmy do Polski, to się nam przebiła guma i nie mieliśmy czasu na to, żeby ją naprawić, więc zostawiliśmy gumę panom, a Kasia w tym czasie myje szybę. Żebyście mogli oglądać widoki. Dawno nie jeździliśmy po podjazdach, przypominają nam się, mi się przypomniały jakieś hiszpańskie zakrętasy albo albańskie. 10% podjazdu. Jedziemy w miejsce, w którym podobno jest, znaczy ja wiem, że jest tam przepiękny widok, ale stromy podjazd. Super, wreszcie emocje, wreszcie coś się dzieje. Koniec tego siedzenia w domu. O ja! Uśnieżone! Ja w ogóle się mega cieszę, bo właśnie przyjechaliśmy w miejsce, które Łukasz zabrał mnie, Boże, jakieś 8 lat temu na randkę, dopiero wtedy jak się zaczęliśmy spotykać na początku naszego związku. Strasznie żałuję, że nie mogę polatać dronem, ale rozbiłem go ostatnio. Wleciałem w kwitnącą czereśnię. Piękne drzewo, które Kasia się bardzo podobało. Postanowiłem je nagrać i obleciałem je z jednej strony, z drugiej strony. Jak już wszystko zrobiłem, co miałem zrobić, to pomyślałem, że jeszcze przelecę tak nad nim szybko. No i szybko wleciałem do środka. No i niestety, jak widzicie na załączonym obrazku, dron spadł, połamał się, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem skontaktowałem się, jeden z naszych widzów napisał nam, że jest taki kanał na YouTubie, a ten znów o dronach. Jest tam Przemek, który naprawia drony. No i skontaktowałem się z nim i Przemek już przyjął do naprawy drona. Jak zrobi, to nam go podeślę. Także podzielimy się informacją i będzie też filmik z naprawy na jego kanale. Także jeżeli nie oglądacie, to wysyłam was tutaj. Tam prawdopodobnie za kilka dni pojawi się filmik z naszym Sparkiem malutkim. Zapuściłem kawkę. Kawka się robi i ruszamy w górę, żeby zobaczyć jakieś ładne widoczki. Lapsik. Póki co aparacik spisuje się całkiem spoko. Teraz nagrywam przed nim i widzę, że jest całkiem spoko. Gdzie zgubiłaś kamerę? A robię teraz takie nagranie, ona jest tam. Aha, okej. Okay. Zobaczcie, tam się coś pali. Zbliżymy, to tam coś pali. A, nie wiadomo. Pięknie, prawda? Tam śnieg jest na górze. A za chwileczkę wam pokażemy jeszcze więcej śniegu, bo już go widzieliśmy. A tak w ogóle to jesteśmy w Zawoi, jesteśmy w przysłop i za mną jest klasztor karmelitów boskich.
Karmelici Bosi i tam nie jedziemy, no bo teraz jest... Ale pójdziemy tam podziwiać widoki za chwileczkę. Tutaj na Przysłopiu, tak jak mówiłem, no, urzędują Karmelici Bosi i dzięki temu jest bardzo dużo kapliczek. Jest tutaj bardzo razie droga krzyżowa wzdłuż pole się ustawiona, więc jest bardzo dużo miejsc do kontemplacji i do modlitwy. Gdyby ktoś kiedyś chciał, to zapraszam. Tutaj wam postawię, tutaj jest numerek GPS. Można zostawić koło cmentarza, można zostawić samochód i wątpię, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek komuś zwrócił na to uwagę. Tutaj nie dużo osób w ogóle mieszka na górze. To jest bardzo ładna, malowniczo położona taka wioseczka, a jest cudowna widokiem, ale mało tu jest mieszkańców, więc jest też cisza i spokój, są szlaki, można spacerować po lasach, jest bardzo dużo szlaków tutaj turystycznych dla ludzi, którzy lubią chodzić po górach i po lasach. Zatrzymałem się tu na chwileczkę i sprawdzam coś w telefonie i słyszę taki coś szumi, taki dziwny szum, nie? Zobaczcie, co jest przede mną. Czy to dobrze widać, ale to jest ogromniaste. Stań, Kasiu, przy tym pokazać, jakie to jest wielkie. To mnie do pasa, Kasi, dochodzi. Mrowisko. Słuchajcie, jak oni szumią. Sucha Beskidzka oddalona jest od Przysłopia, czyli tego miejsca, gdzie jesteśmy, od zaluety od 10-15 minut jazdy, w zależności jak szybko, ale jako dziecko przyjeżdżałem tutaj i pamiętam ten wiatrak. Wiatrak to po prostu, to był pierwszy wiatrak, który w życiu widziałem, jedyny w tej okolicy od, no podejrzewam, że około 30 lat już ten wiatrak tutaj ma. Jak na razie się nie kręci, ale kiedyś, ja pamiętam czasy, kiedy się kręcił. Poza tym wiatrakiem, no tak jak mówiłem wcześniej, jest klasztor Karmelitów Bosych i to są jedyne atrakcje takie fizyczne, wybudowane przez człowieka, natomiast cała masa szlaków, pięknych widoków i niesamowity widok na Babią Górę. Teraz właśnie idziemy pod wiatrak, pod wiatraku jest najładniejszy widok na Babią Górę, na której jest śnieg. Testujemy teraz funkcję, której zawsze nam brakowało we wszystkich kamerach, które posiadaliśmy, czyli timelapse. Kasia tam ustawia i zaraz do ciebie. Dobrze, że można już spacerować i wychodzi na zewnątrz, bo jest po prostu pięknie. Powietrze wspaniale pachnie wiosną. No i te widoki po prostu siadają tutaj na sercu. Cudownie jest. Jeszcze jeden rzut oka na Babią Górę. I wracamy. To tyle, jeżeli chodzi o tego króciutkiego vloga z Przysłopiu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Już niedługo będzie więcej vlogów, ponieważ już niedługo wyruszamy w trasę. Będziemy częściej opuszczać nasz rodzinny dom i będziemy się bujać po Polsce.
Także zapraszamy do oglądania, do subskrybowania i bierzcie udział w konkursie, bo naprawdę ten telefon jest świetny i można go wygrać. Pa!